Jest dzisiaj czwartek i trzeba wygnać kaczki i gęsi. Tu widać wszystko. Jest, o, zobaczcie, jak już fajnie urosły gęsiowe. O, wszystkie idą. No rozbiegły się, ale to chyba z powodu tego, że widziały tam poidło i piją, ale zaraz je nagnę w odpowiedni sposób. O, chodźcie. Tu są wypasane, tak gdzie większy kawałek jakiś przy płocie czy coś, to od razu są wypasane. No i widzicie już teraz. Damy radę. Bez problemu, zobaczcie. Pojdę zaraz próbuję napełnić, bo przemienić wodę, ale no już jest ten zaczątek. Są to kaczki i staropolskie. Jest tak, jak się spłoszą, to tak właśnie robią. Jedną albo dwie kwatery dziennie zdołają wyjeść. Tu jest kukurydza i dyni trochę posianej. A tu wyjadły i tutaj. Tu gdzie większa trawa, już większy kawałek. Tu już się nie opłacało. To się zerwie i rzuci tutaj tym kochinom pszenicznym, które są na sprzedaż. Dobra, jedna powiedzieć poidła i nie będę was już zanudzał. Woda przyniesiona, trawkę mają tutaj na pół dnia. Dzisiaj wyjedzą wszystko, a ja idę doić kozę. Już nie będę was tam zanudzał. Ewentualnie pokażę, że ile jest mleka. Fajne staropolskie są tutaj. O, tutaj taka fajna łuskowana jasna, tu taka ciemna łuskowana. Tutaj francuskie jeszcze. Staropolskie fajnie przybierają na wadze, więc będę zastanawiał się, jak je zostawić na dłuższą hodowlę. Dobra, idę doić kozy. Kozy wydojone. Tutaj dojarki do miniaturek działają. To ja idę zobaczyć na pastwisko, czy jest tam wszystko ok, żeby mogły wyjść. Idąc na pastwisko, przechodząc przez oborę, przypomniałem się, że jakieś półtora tygodnia temu, może dwa, niestety ta największa oweczka została najprawdopodobniej skrętu jelit i niestety zdechła, więc już jej nie ma. Największej sztuki to zostały te dwie. Oraz w ostatnim czasie również powitaliśmy na farmie jałóweczkę kolejną, blondę akitę rasy. Trochę taka niebieska, szara, coś takiego. Na kamerze to trochę widać, ale na żywo trochę inaczej jeszcze. O, niby dostała mleko, a szuka. Szuka nie wiadomo czego. Fajna też taka umięśniona jałóweczka. Dobra, idę na to pastwisko już. Ta zaraz będzie gnał koziołki. Mam nadzieję, bo z nimi zawsze jest problem, że gubią się, gdzie mają wejść. Tu jeszcze mają dzisiaj tyle do wyjedzenia. I teraz koziołki tą po jednej stronie siatki, kozy po drugiej. No i tak to teraz wygląda. Tutaj te folie są stare. Trzeba jakoś to jeszcze lepiej ogarnąć. Bo mają niedługo zabierać. Niedługo, czyli do końca wakacji chyba mają czas. Dobra, czekam chwilę, bo widzę, że jeszcze kozy nie idą i za sekundę się odezwę, jak już będą biegły. Letą koziołki. Tutaj poczekam może, żeby je wegnać. No, odsunę się trochę. Idą, idą. Idą
dwaj zgubieni. Dalej, idźcie, 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 idźcie. Idźcie, 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 idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie. Hop i hop. No i są koziołki. Teraz idę zobaczyć na pastwisko od kóz i zaraz będą biegły. Tutaj jeszcze mają ładnie, trawa rośnie. Tu jeszcze mają dzisiaj starczy. Tu jest fajnie już wyjedzone klepisko, jeszcze nie rośnie nic. Po kukurydzy, bo tu była kiszonka. Ale no, tu może uda mi się stależować, może coś tam i posiedzieć jeszcze trawę. Tak jak tutaj, bo fajnie ona wyglądała. Dobra, czekamy za kozami, bo już powinny biegnąć za chwilę. No, weszły kózki, idą jeść. Zaraz tam do nich jeszcze podejdziemy zobaczyć, a ja nawet podłączam prąd, żeby mi nie uciekły. Prąd włączony, to idziemy do kózek. A, pociągnęło lekko po nodze, ale zobaczymy, czy zgłodniałe kozy. Tu jeszcze trochę mają do przejedzenia, choć już fajnie to, bo to było też takie wysokie, prąd czuł, trochę też mi ucieka. Co Barbara? Dobra, tu sobie teraz jedzą kilka godzin i potem wejdą do koziarni odpocząć, ale to już nie będę ten, bo bym chciał tutaj cały poranek, tylko jak to ktoś chyba kiedyś zaproponował poranne obowiązki, takie można powiedzieć, to są no, kózki sobie jedzą, już niedługo nowe zwierzę na farmie, widać oswojone kózki. Dobra, ja idę zobaczyć, jak już jesteśmy przy temacie pastwiska, do jałówek. Właśnie prowadzę krowy tutaj na trawę. Idę. Dzisiaj są bardzo chętne na podjadanie wszystkiego, czego normalnie by nie jadły. A dzisiaj akurat mi się śpieszy, więc idealnie grają mi normalnie, żeby chyba mnie zdenerwować, ale nie daje się im. I idzie. Jeszcze te chodzą, te dwie miały nie chodzić, bo już mają swój bieg, ale jeszcze ten sezon pewnie przechodzą. O, widzicie? Za chwilę się zatrzymują. Dobra. Idę, już widzę się na pastwisku z wami. Tym było pastwisko. Jesteśmy już na pastwisku. Co tam? Co lata? Jeszcze się nie oswoiłaś. Patrzę, o, woda trzeba im wlać. Dobra. Woda będzie zaraz wlana w takim razie. A tutaj teraz, tu już wyjadły, zdążyły wyjechać do ostatniego odcinka, tam wszystko, tutaj. I teraz znowu zaczynają jeść o... Tutaj dróżka w ogóle jest, się dziwię, że jest cały czas taka fajna, zielona. No bo tu już jest dość mocno wyjedzone. Dzisiaj to powinny wykończyć. Wiadomo, ta druga trawa już nie jest aż tak gęsta. Trochę tu na pierwsze wydeptałem, bo im większy teren dałem. O, wejdę do cieniu. O. Przyszły za mną od razu. Tutaj są pewne plany jeszcze co odnosi tego lasku, ale to jeszcze trochę. Już chyba zresztą wam mówiłem. No fajna trawka moim zdaniem odrosła, jak na drugi odrost już. Chwilami mniejsza, chwilami większa. O, są miejsca, gdzie wyjedzą tak, jak są miejsca, gdzie powydeptują. Zdecydowałem się tylko na jedną linkę, no ponieważ tu nie ma cielaków ani nic, więc jedna linka im starczy. Przepraszam panią i dobra. Oczywiście teraz pójdą mnie odprowadzić.
tutaj trochę wydeptały, ale tutaj był obornik lekko rozwalony, no i tam gdzie obornik, tam wybrzedzają i nie jedzą. O. Teraz wszyscy mnie odprowadzają z powrotem, przepraszam panią. O, idą, a ja idę im nalać wody i zmykam jeszcze dzisiaj szybko do kurczaków, bo trochę mi się śpieszy, więc jeszcze może uda mi się coś tam pokazać, jak tam wyglądają kurczaki. Dobra, bo ściółka u nich, zobaczcie, już z ponad miesiąc, nawet chyba z dwa jest, nie no, z półtora miesiąca i stan świetny. Dobra. Dobra, jestem, zobaczymy jak to tu wygląda u kurczaków. Kilka zielonóżek już wziąłem i puściłem na kurnik tam. Tu zostało kilka najmniejszych. Ora, u kurczaków kochinki fajnie już rosną. Przyniosą im właśnie wody. O, niedługo już przeniosę je tam na dwór tego kurnika, gdzie teraz są kochany na sprzedaż. A tu mi jakieś kury się drą i nic nie słychać pewnie. Tu zostało kilka mniejszych zielonóżek oraz to kilka, co się wykluło kochinów. One, kochiny, trafią razem z tymi do tamtego kurnika. Gdzieś myślę, że może w najbliższym tygodniu już powinny być przeniesione i tutaj wszystko trzeba wyczyścić, rozebrać, bo trochę jest inna koncepcja, wygodniejsza jeszcze. I jeszcze tutaj od razu, jak już jestem. Oj. Tak to jest. Zostawiłem ten uchwyt na głowę po ziarni. Stwierdziłem, że nie będzie mi dzisiaj potrzebny. No i potem się męczę. Jest około 40, niecałe 40 kochinów, więc rosną fajnie. Tutaj kurczaki też wszystko ok. Jest strasznie kurz, no niestety od kur tak to wygląda, niestety. No nic nie zrobię. I tutaj z tej gęsi chyba się nic nie wykluje już. Perliczka tu jajko znosi. I tak to wygląda. Staw fajnie się zazielenił. Tak sobie myślałem, że w ogóle nie wam nie mówiłem, że świnie są nakarmione i w ogóle, jak widać, po prostu rano to było zrobione jeszcze przed gęsiami i kaczkami, dlatego też nie jest nagrane. Tutaj te dwa tuczniki, tak można powiedzieć, fajnie już wyglądają. Dostały teraz zielonki. No i tak, one były karmione, nie bójcie się. Teraz jeszcze im trochę trawy tutaj świniom dałem, jeszcze krzykowi urwę i rzuciłem mu, żeby też sobie coś zjadł. Dostawałem codziennie taką dłuższą trawę z lucerna, tam pojeczyna, mlecze, rzecica, taka skrzynka pełna długiej trawy, więc głodne pewno nie są, plus ziemniaki. Dobra, jeszcze im wleję tutaj tak picia i widzimy się, może jeszcze coś mi się uda pokazać, a jak nie, to nie, na pewno się zobaczymy. Na koniec jeszcze przyszedłem dzisiaj, wyjadę tutaj już dość fajnie, zadowalająco. Większość jest tak na kilka centymetrów przykrócona, choć jest kilka. Jeszcze tam gdzie było trochę obornika, zostało trochę kępek, ale
W pierwszym roku tym się nie martwimy na razie. Wiadomo, też nie jest dużo sztuk, więc... No, nie miałem tam jakieś prawo, trzeba coś zostawić, zresztą też... No to było dość dużo obornika rzucone jeszcze, jak było wyważone, jak możecie pamiętać, zimą. Dostały jeszcze dzisiaj taki mały kawałek, żeby sobie dojadły. I jutro pójdą pewnie znowu kawałek dalej. Tak to wygląda. Więc ja jeszcze dzisiaj z wami będę żegnał. Wydaje mi się, że to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Co chciałem pokazać, to mi się udało, pokazałem. Widzimy się niebawem. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, kto jeszcze nie zostawił. I do następnego odcinka. Łapka w górę, jeśli się podobało. I cześć.